Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Nowe Pokolenie. Moi drodzy, jesteśmy po urodzinach, po renowacjach, po przeprowadzkach. Ktoś ostatnio pytał w komentarzu, czy tutaj jest lampa w tym korytarzu, bo jakoś tak strasznie ciemno. Więc ja, słuchajcie, od razu sobie sprawdzę, czy tu jest... No chyba nie ma. Nie ma, więc trzeba ją automatycznie od razu już teraz dołożyć. Poczekajcie. Tak, ja bym chciał jakąś taką... O, taką właśnie... No nie, patrzcie, nie było tu, widzicie, no jednak mieliście rację. Ja napisałem, że nie wiem, że sprawdzę. No więc sprawdzam. Tylko gdzie by ją teraz... Czemu tutaj nie mogę tej lampy nigdzie dać, bo co? Jakie tam są inne obiekty? Excuse me. No wiecie co? A taką zwyczaj... O! O, proszę, i już chyba jest... Lepiej, damy jeszcze drugą obok siebie. No tu, o. No, jest gitara. Myślę, że będzie dobrze. No okej. Aria, to jest twoje nowe łóżko. Musisz się z nim przekonać. I musisz się z nim polubić. Z nim, bo łóżko to ono. Nieważne. A co wy tak wszyscy stoicie jak... Wtorek 18.30. Cała rodzina, słuchajcie, stanęła. A lekcje odrobione. Projekt. Czekaj. Tu masz. O, proszę. Kogo to jest? Twoje. Raz. Dwa. To jest twoje? Trzy. No chyba tak. Chodź, siadaj. O, mała sobie drypcia. To w ogóle możemy wywalić. Co to się... A, zdobyła umiejętność poruszania się, okej. Mój drogi, poczekaj. Czemu ty w ogóle jesteś w kurtce? Co wam się dzieje? Przebierz się. No, ta też jest mądra, widzę. Naomi, ściągaj tą habetę z siebie. Co ty robisz z patelnią? Skąd ty ją wzięłaś, dziecko? Nie, ja nie wierzę w to, co ja widzę. Odkładaj tą patelnię! Co to jest? Co to w ogóle było? No, skrzycz ją troszeczkę, chociaż delikatnie. Nie bądź zbyt drastyczny, Denis. Myślenia, wszystkiego. Czy ja to mogę wywalić tu? Nie. Talerz mogę to wywalić. Tort, czekajcie, ty jesteś głodna? No jest. Spójrz, Arya, jaki piękny tort. Aha, ojciec miał skrzyczeć, ojciec nie skrzyczał. Oczywiście, bo po co? Naomi, a tutaj... Wiesz co, a poczekaj, jak ona zje, weź ją poucz mówić trochę, co? Myślę, że to jest świetny... Odkryto dziwactwo, wybredność w jedzeniu. Oho, proszę bardzo, Arusia już zaczyna pokazać pazurki. A tu się cała brygada uczy, świetnie. Czy ty nie powinieneś się czegoś do pracy uczyć? Teoretycznie nie. Teoretycznie nie, więc myślę, mój drogi, że teoretycznie możesz iść malować obraz, albo nawet go skończyć. Czekajcie, ale my ten pokój do góry to też... Chociaż on nie jest taki zły tutaj. Tak pomyślałem, ale nie, on nie jest jakiś taki mega dziecinny. No, jest nawet git, tak mi się wydaje. Aha, bo on to musi, no tak, skończyć, żeby ładnie go sprzedać. Weź pyknie jakieś arcydzieło, w ogóle wygrajmy w jakiejś loterii może, albo coś, na przykład też by było dobrze. A nie takie chocki klocki z wami. O tak, no. O, Hope odrobiła pracę. Hope, jak ty już skończyłaś, czy ty jest... Aha, ty coś chcesz, poczekaj, to nawet trzeba się tą zająć też tutaj. Proszę bardzo, skorzystaj sobie raz, wykąp się dwa. Skończyłeś, baś grać? Skończył. Prawie, dobra, jeszcze nie. Teraz. Sprzedaj. I zacznij kolejny. Klasyczny, duży. Proszę bardzo. Aha, bo oni też w ogóle są w jakimś takim kiepskim stanie wszyscy. O co chodzi? Moja droga.
proszę bardzo i weź prysznic. A ty? O Boże, a ty to tym bardziej. Co się z wami podziało? Skorzystaj sobie. I weź przy okazji potem już też prysznic, niech ci będzie. Weź gorący prysznic. Czemu jesteś smutny? Pora przywdziać czerń. No ciekawe. Co? Jak ja to załatwię? Co to było? Wie na co go stać? Jezu, Marcel. Ty się trochę chłopie hamuj. A nie taki jesteś rozbestwiony jakiś. A, przepraszam, a gdzie jest Hope? A, przepraszam, Arusia. Arusia, czy ty... A gdzie ten twój tort? Zjedz to ciasto. Nie śpi tam. Tylko zjedz ciasto. A matka? No matka musi poczekać. Ta matka sobie usiądzie na razie. Słyszę, że rumba jeździ. I jest zapchana. Wyrzuci śmieci. Byłoby prościej, gdyby nie uciekała. Hope, powiedz mi, gdzie ty z tym pójdziesz? Ja bym bardzo chciał wiedzieć, bo trzeba ciebie do łóżka w ogóle położyć powoli. Nauczyć się korzystać z nocnika. I takie tam sprawy. Mamy nocnik na górze, dobrze. Ona może sama to robić. Tylko najpierw niech zje. Chodź tu. No, żeś dojadła naprawdę tyle, że szok. Naomi, proszę bardzo. Podnieś ją. I... pouczysz jej korzystać z toalety. Aria, gdzie ty... Gdzie ty idziesz, babo? Nie dojadła. No tak. Ona jest turbo śpiąca, więc to też pewnie o czymś świadczy, tak? Że będzie taka... Nie cierpi noszenia. Jezu! No co za bebostwo! Przestań się złościć! Będziesz noszony i tyle. A ty już co, 22, ty już zaspa... No tak, w sumie, dobra. Niech ci będzie. Ta już też poszła spać, ale głodna poszłaś spać. No poczekaj, idź, weź sobie kolację jakąś, no na litość. Żebym ja o takie rzeczy musiał mówić. A ty? Ty też jesteś... Weź sobie resztki. Surowa. No dobra, tak. O, trochę się pouczysz, a potem cię matka położy spać. I tyle będzie z ciebie dzisiaj. A ty co stoisz jak kołek w płocie? No, kołek w płocie się ruszył i poszedł od razu. Aria, pokaż, jaka jesteś sprytna, jak szybko ogarniesz nocnik i pójdziesz spać. Ona jest znowu głodna, no patrzcie ją, no. No i co? No, będziemy czekać, dobra. To przy okazji... No, no zepsułeś toaletę, wiesz co, wstyd. Napraw. Napraw. Nie ma, że nie. Potem proszę wziąć prysznic, jak naprawisz. Rodzeństwo je. Okej. A najmłodsza z najstarszych śpi już. No, Hope jest po prostu odpowiedzialna. Ona odsypia. No co to, to że co, że mają iść spać o tej porze? No dajcie spokój. A ty żeś wstała na raz, na baczność? Babo, babo. Do spania. Czy ty możesz szybko zagrać na konsoli? Idź. Zostaw ją. Idź spać. Czemu ty chcesz ją podnosić? Śpi. Czego ty nie rozumiesz? O kim ty myślisz? Boże. Wypoleruj. Aha, ten leci z mopem. To
Znowu coś podobnego narysało. Czy to będzie arcydzieło tak jak tamto? Bo to jest arcydzieło. 1448, a tu? Wow, nawet droższe. Naomi traci. A ten jest jednogwiazdkowym celebrytą. Hit sezonu. Widziałeś, jakie cię spotkały zaszczyty? Dołącz do gry. No co z tym sikaniem? Nie, mama cię położy spać na dole. No ja wiem, jest turbo wyczerpana, ja wiem. Podnieś. I czytaj jej do snu. O. No weź się, no o. Jezus, Naomi, po co? Po co ty tym dzieckiem żonglujesz? Co ty robisz? O, kiedy? Naprawdę. Przecież ona by ją zniosła na spokojnie na dół. Ja nie mam pytań. Dobra, do łóżka. Ten maluje. Nie, nie maluje. On grał. Dobra, wracaj, proszę bardzo, do spanka, na górę. O, no, no, no. Czy teraz wytrzyma doniesienie na dół? Byłoby, no bo słuchajcie, Jezus, prawie pierwsza w nocy. Czy to strzela? Są jakieś dziwne strzały. Jakiś, po co to jedzie? Jakiś pociąg, o co chodzi? Słyszycie to? No poczytasz jeszcze jej. Naomi, już naprawdę. Szymba. No coś się dziwnego tu dzieje. Nie wiem jeszcze gdzie. No ona jest znowu głodna. Widzicie ten jej głód? Jezu, ona się pewnie obudzi i będzie turbo głodna. Będzie zła, niedobra i wściekła. Na 100%. Mówię wam. O, wyobraźnia. No i zasnęła Naomi, widzisz? Już się nie musisz wysilać i starać. Chodź, do góry. Nawet nie musisz się... jakieś maile. Nie musisz się kąpać, śpij sobie, chodź. No i jest pierwsza w nocy, jakby nie patrzeć. Nawet już w pół do drugiej bym powiedział. Naomi idzie, okej, idzie. O Boże! O Boże, pazur! Pazur wylazł na swój ulubiony ten, na swoją ulubioną rumbę. Nie wierzę w niego, nie wierzę w kota. No dobrze. O, Naomi się kładzie, bardzo dobrze. Mam tylko teraz, słuchajcie, nadzieję, że oni wszyscy prześpią całą noc. Aha, ja nie mogę tego tak bardzo mocno przyspieszyć, bo mamy gościa. No weźżesz. Ale czego ty się... Ty jesteś ze światach, po co przyłazisz? Pazur, idź. Aha, tu się będzie teraz świecił. A czemu tu się zaczyna świecić? Czemu to się nie automatycznie nie gasi? O. To możemy ewentualnie włączyć. Niech jej tam delikatnie świeci. O. Niech ma takiej, wiecie, kompletnej ciemności, ale... Ta góra? Po co? A potem za prąd przychodzą gigantyczne rachunki. Nie ma tak. Jezu, jestem tak zdarty kartą, że ja nie mogę się drzeć. W ogóle to... No bo tu już nie może spać, to trzeba sprzedać. To też trzeba sprzedać. Ten nocnik przesuniemy tu. Na razie. Chociaż na dole by też było dobrze. A ten przewijak po co tu? Czekajcie, a gdzie ja dałem szafę grającą? Ktoś pamięta, co ja z nią zrobiłem? Czy ja ją sprzedałem w ogóle? Nie wiem, ale widzę, że oczywiście wszystko powspadało, wszystkie FPS-y. No bo jak żeby inaczej? Nie, ja chyba ją wywaliłem zupełnie, nie wiem. No bo jakoś dziwnym sposobem jej nie ma. Kto wstał? Czemu ty wstałeś? Czego ty chcesz? Jest czwarta nad ranem, matko jedyna, śpi.
Podczas trwającego kryzysu wieku średniego Denis stwierdził, że wspinaczka to coś dla niego i chce się tym zajmować częściej. Ty i ten twój kryzys wieku średniego. Zająłem się, to nie chciałeś. Taki byłeś. I tyle w temacie z twoim kryzysem. Tyle ci powiem. Do spania. I przyspieszmy to. Taśni w ogóle jakieś karierze policjantki. Zobaczmy do Ari. Nie, no tu się nic nie dzieje. Ona sobie na spokojnie śpi. Tylko, że jest bardzo głodna. I boję się, że to jej zakłóci. Aha! O Boże! A czemu tak szybko do pracy idziesz? Czekajcie, czy te FPS-y się ogarną? O, tak! Dobra, wiesz co, to wiesz, weź w sobie wstań i weź sobie resztki jakieś, żebyś coś zjadł przed pójściem do pracy, byłoby super i miło. Co się dzieje? Ale po co to tłuczesz? Aha, bo to jest po kociu jeszcze. To trzeba to było wywalać też już. Na razie nie mamy żadnego zwierzęcia. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, oczywiście. No wyłaź stąd, pazur! Dziadu jeden. Czemu w trybie kupowania FPS-y spadają? To jest dla mnie magiczna zagadka. Ty! Ale talerz to się je, a nie na podłogę się stawia. Ja ci nauczę porządku zaraz. Co ty sobie wyobrażasz? O, coś mi piszczy. No miał, miał, miał. Pazur! Jezu, on się, słuchajcie, nawet po śmierci się boi tego swojego, tych zmywarek, tego wszystkiego. No nie wierzę w kota. Weź to na grobku, trzeba cię na cmentarz w ogóle wynieść. Ciebie i toczkę. Już wystarczy, naprawdę. Zżarłeś? Zżarłeś. Nie! Ja! Ranny ptaszek. No tak. Dobra, to jak ty też jesteś głodna. Dobra, to wiesz co? Weź ją podnieś. A ja mam pytanie, czy tutaj jest jadak gdzieś taki dla dzieci, że można karmić w jadaku? Czy ona już jest za duża na jadak? No ja nie wiem. Czekajcie, do karmienia może nie wiem, jak to nazwać. Ale myślę, że wiecie o co mi chodzi pewnie. Małe dzieci, to może tutaj bardziej? O, to, no, klasyczne krzesełko firmy. No tak, nie masz do karmienia, tylko klasyczne krzesełko. Boże, aż zachrypłem. Z wrażenia. Dobrze, będziesz z nami Hope jadła śniadanie. Czy my możemy cię tu wtrambolić? Gdzieś? No nie bardzo. A tu? Nie no, bez sensu. A tu? Ja musiałem, żeby FPS-y wróciły, bo ja tak nie mogę grać. Naprawdę, tak się nie da grać. No i gdzie ja mam to postawić? No w przejściu to na pewno nie. Forget about it. Czekajcie, a weźmy ten śmietnik na razie. O, będziesz siedziała koło blatu i tyle. I weź ją po tej, potem ją tutaj posadź. Idziesz do niej? No idź do niej, Boże! Nie wierzę, stała i stanęła, stoi i stoi. No, a Rusia czeka. Dobrze, moi drodzy, kończymy sobie ten odcinek. Lovki, kiski, besoski. Buziakuję was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, cześć, buziaczki i do następnego. Pa, pa. Ona ta już jest głodna. Pa, pa.